Nie da się ukryć, że pomysł z budową otwartego akwaparku nad Zalewem na Borkach jest nowym pomysłem w trwającej już w Radomiu kampanii wyborczej. Ryszard Fałek, kandydat Stowarzyszenia Bezpartyjni Radomianie na prezydenta Radomia, wie, co w ramach takiego kompleksu mogłoby powstać. I mówimy tutaj o jakimś akwaparku dla dorosłych. I tu mam taką prezentację z Grodziska Mazowieckiego. Akwapark w Grodzisku Mazowieckim. 3 miliony to kosztowało. Gęsto ludzi, ośrodek dużo mniejszy i ludzie przychodzą i chcą skorzystać. Następnie powinno także tutaj oczywiście być plac zabaw wodny dla dzieci. Plac zabaw, interaktywny plac zabaw dla dzieci także. Na tak dużą rekreacyjną inwestycję potrzeba sporo pieniędzy, co najmniej kilka, jak nie kilkanaście milionów złotych. Nie, jeżeli to weźmiemy w perspektywie, proszę Państwa, 25 milionów, które dzisiaj będziemy płacili transzę, coroczną transzę za lotnisko, które będziemy budowali dla PPL-u, no to jeżeli te kilkanaście milionów wystarczy na wybudowanie takiego centrum rekreacji, to są to znikome pieniądze, jednoroczny wydatek. Aby jednak rozpocząć budowę otwartego akwaparku, miasto musi wykupić prywatne tereny przylegające do zalewu. Trzeba zacząć od wykupienia gruntów, ponieważ te grunty, które są na żółto, to są gminne grunty, natomiast te to są tereny prywatne i to trzeba wykupić. Piotr Kotwicki z Prawa i Sprawiedliwości, który był gościem porannej rozmowy Radia Rekord i Telewizji Dami, pyta o korzyści, jakie akwapark przyniósłby miastu. Ja się zastanawiam, jaki wpływ akwapark będzie miał na rozwój tutaj naszego regionu i chciałbym się zapytać, ile miejsc pracy da akwapark, a ile da być może infrastruktura, która będzie zbudowana w okolicach portu lotniczego. Mówię tu o hotelach, mówię o restauracjach, mówię o transporcie chociażby. Jak kalkuluje Ryszard Fałek, otwarty akwapark i wodny plac zabaw dla dzieci nad Zalewem na Borkach mogłyby powstać na przestrzeni 5 najbliższych lat. Ale jak sam dodaje, pod warunkiem, że bezpartyjni radomianie tworzyliby znaczącą siłę w Radzie Miejskiej po tegorocznych wyborach.